Witajcie serdecznie 645 wraca do Was w kolejnym tygodniu. Ja nazywam się Maciej Makudopkowicz Nie ukrywam, że dzisiaj miałem mieć dla Was przygotowany inny temat niż faktycznie będzie, no ale niestety choroba nie wybiera. Trzeba smarknąć w chusteczkę i zabrać się do roboty. Zatem zaczynamy. A dzisiejszy program poświęcamy chorym piosenkom. Pierwszy kawałek, o którym chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć, opowiada o niezwykłej chorobie, o piosence, którą na pewno wszyscy z Was kojarzą. Jest to wielki hit Pump Up Kids i ekipa Foster The People, która kilka lat temu wkradła się przebojem na wszystkie listy przebojów. No i każdy szanujący się słuchacz myślał sobie, że to po prostu pozytywna piosenka o tym, jak dzieciaki biegają sobie po podwórku. Ale jeśli wczytaliście się lub przeanalizowaliście tekst, dowiedzieliście się o tym, że głównym bohaterem tej piosenki jest chłopak, który nie za bardzo może poradzić sobie ze swoją psychiką i z kolegami, którzy dręczą go w szkole, i pewnego pięknego dnia wbija się tam z karabinem pełnych, pełnym nabojów, no i Chcę rozprawić się ze swoimi kolegami. Następnym razem, kiedy będziecie chcieli zagrać na jakiejś wesołej imprezie tą piosenkę, to polecam zastanowić się nad puszczeniem jej po raz kolejny, przynajmniej tak jak mój kolega to zrobił, kiedy to ostatnio mówił, że to jego ulubiona piosenka z wesela. No i teraz, gdyby pewnie dowiedział się o sensie i faktycznej treści, Chyba zrezygnowałby z tego pomysłu. Wy zobaczcie teledysk, no i oczywiście wsłuchajcie się w piosenkę. No i pamiętajcie kolejnym razem o jej prawdziwym istnieniu. Ze Stanów wracamy do Polski. I spotykamy tutaj grupę Kaliber 44, która dla każdego szanującego się fana hip hopu, jest jedną z najważniejszych, jaka kiedykolwiek nagrywała w naszym kraju. Plus i minus to kawałek, o którym chciałem Wam teraz opowiedzieć. I magik, jego takie chorobliwe wyznanie i chorobliwa wątpliwość do tego, czy będzie chory na AIDS, czy może nie. Czy idąc do lekarza będzie to plus, czy to minus. To kolejna, druga piosenka, którą chciałem Wam dzisiaj przedstawić. Sprawdźcie sobie, no i posłuchajcie, bo jest to jeden z moim zdaniem najlepszych numerów, jakie popełniła ta grupa. będziemy dzisiaj wędrowali po całym świecie. Znowu wracamy do Stanów Zjednoczonych i do jednego z moich ulubionych muzyków, jego jednej z pierwszych grup, czyli The White Stripes i Jacka White'a. Dzisiaj opowiem Wam o piosence, którą nagrali, i która dotyczy efektu placebo. Zresztą jest taka nawet grupa placebo, o której kiedyś na pewno sobie również powiemy. Wracamy do White Stripes i przysłuchajcie się piosence, która opowiada o dziewczynie, która bierze Leki, choć tak naprawdę nie wierzy w ich faktyczne istnienie. Kolejny dowód na chorobliwą piosenkę, ale uwierzcie mi, to nie najfajniejsze numery, jakie w dzisiejszym programie jeszcze będą na Was czekać. Okej, okay. żeby nie było za poważnie, musimy dodać troszkę humoru i troszkę fajnego zawadiackiego numeru. Chodzi tutaj o ekipę Cypress Hill, ich numer Dr. Green Thumb, który pochodzi gdzieś z okolic końcówki lat 90. Naprawdę świetny kawałek, w którym ekipa Cypress Hill wciela się w postaci doktorów, tylko ich pacjentem nie jest normalny człowiek, tylko roślina, która pożera. W cudzysłowie ludzi. Możecie ją zobaczyć i możecie chłopaków z Cypress Hill zobaczyć, jak się nią opiekują, mając przy sobie seksowne pielęgniarki. Jak całość tego teledysku się kończy, no musicie niestety obejrzeć go w całości. Ja nie będę wam zdradzał całej historii. Zatem obejrzyjcie sobie ten klip, no i sprawdźcie również twórczość ekipy. Z Cypress Hill. Myśląc o chorych piosenkach, chyba tak naprawdę nie musimy ruszać się za daleko, przynajmniej z Poznania. Mamy niedaleko do gentlemana, który nazywa się Słoń. Człowiek, który absolutnie umie nawijać o większości gastrycznych problemów i problemów również psychicznych. Zresztą jego album i piosenka, chore melodie mówią same za siebie. Polecam sprawdzić tego specyficznego rapera, który w swoim wachlarzu słów ma naprawdę wiele medycznych. Zastosowań. Również trzeba patrzeć na to z przymrużeniem oka i mam nadzieję, że tak na to spojrzycie, bo dosłownie odbierając, można się chwycić za głowę. Mam nadzieję, że spodobał wam się nasz dzisiejszy odcinek poświęcony chorym melodiom i chorym piosenkom. Jest ich naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. Jeśli wklepiecie sobie temat y, piosenek o chorobach, to wyskoczy wam co najmniej kilkadziesiąt tytułów. My na pewno jeszcze kiedyś powrócimy do tego tematu przy kolejnej okazji, choć mam nadzieję, że choroba już do tego czasu minie. Trzymajcie się i do zobaczenia za tydzień. Cześć.